Szanowni rolnicy, w kraju produkuje się prawie 12 milionów sztuk trzody chlewnej, a w naszym powiecie piotrkowskim ponad 400 tysięcy sztuk trzody chlewnej. Większość z naszych gospodarstw utrzymuje się z produkcji trzody chlewnej, więc wielkim zagrożeniem dla naszych gospodarstw jest obecnie afrykański pomór świń. Przedstawiamy więc Państwu film instruktażowy, który pozwoli zapoznać się ze skutkami afrykańskiego pomoru świń, jak i również pokaże Państwu, jak bezpiecznie produkować trzodę chlewną, aby nie narazić swoich gospodarstw na wielkie straty. Zachęcam do oglądania filmu. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy terenowe manewry w zakresie podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń celem zgrania służb na szczeblu powiatu i gminy w przypadku wystąpienia tej jakże groźnej choroby. Afrykański pomór świń jest chorobą, na którą wrażliwe są świnie i dziki wolno żyjące. Ludzie nie chorują na tę chorobę. Jednakże jest ona bardzo groźna ekonomicznie dla społeczeństwa. W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, w skrócie ASF, na terenie naszego powiatu, wspólnie z panem starostą powiatu piotrkowskiego, przeprowadziliśmy ćwiczenia terenowe zorganizowane przez pana starostę w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przy współudziale innych służb ćwiczyliśmy techniki i metody postępowania w przypadku podejrzenia tej choroby. W ćwiczeniach udział brały służby mundurowe oraz przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i miejsko-gminnego. Ćwiczenia były prowadzone pod kierownictwem Inspekcji Weterynaryjnej Powiatu Piotrkowskiego. Ćwiczono cztery elementy, które będą występowały w przypadku stwierdzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie naszego powiatu. Ćwiczenie numer 1. Wejście służb weterynaryjnych do ogniska choroby lub gospodarstwa, gdzie istnieje realne podejrzenie, że wystąpiła choroba, pobranie materiału do badań, wyjście z ogniska z próbami i dostarczenie prób do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wiodącej placówki naukowej w zakresie weterynarii na terenie naszego kraju. W ćwiczeniu tym lekarze weterynarii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim przyjechali pojazdem służbowym pod teren gospodarstwa, zaparkowali w strefie czystej, czyli na zewnątrz ogrodzenia posesji, wysiedli już w obuwiu ochronnym jednorazowym, rozłożyli dwa kwartały folii, które wyznaczały strefę czystą na zewnątrz bramy i strefę brudną już na terenie podwórka. Następnie ubrali się w odzież i obuwie ochronne z zachowaniem zasad mycia i dezynfekcji. Były to ubrania dwuwarstwowe z dwoma warstwami obuwia, dwie pary rękawiczek, również zasłonięta została głowa. Dostępna była tylko twarz, oczy, nos i usta. Osoby te miały ze sobą materiały do pobrania próbek, opakowania, materiały piśmienne, telefon oraz druki konieczne do wypełnienia w ognisku choroby lub w zagrodzie podejrzanej o wystąpienie choroby.
Osoby odpowiednio przebrane weszły na teren gospodarstwa, pobrały próby, wchodząc do budynków inwentarskich od świń, próby krwi z żyły jarzmowej zewnętrznej vena jugularis externa. Następnie te próby krwi zostały zapakowane w opakowanie wierzchnie, pierwszą warstwę. Zostało to wszystko umyte i zdezynfekowane. Później zapakowane w opakowanie numer 2 z wkładami wchłodzącymi, umyte, zdezynfekowane i umieszczone w pojeździe służbowym Inspekcji Weterynaryjnej. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zdjęli odzież ochronną, rzeczy zużyte, jednorazowego użytku, pozostawili na terenie gospodarstwa schowane w worek do utylizacji, zaś rzeczy wielokrotnego użytku, przybory i materiały zostały umyte, zdezynfekowane i szczelnie zapakowane i umieszczone w części brudnej pojazdu służbowego. Pojazd ten udał się bez zbędnej zwłoki wraz z dokumentacją i co najważniejsze próbami do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach celem przeprowadzenia badań w kierunku obecności w pobranym materiale wirusa afrykańskiego pomoru świń. Pojazd służbowej Inspekcji Weterynaryjnej był pilotowany przez pojazd służbowy radiowóz policji z włączonymi sygnałami świetlnymi celem jak najszybszego dostarczenia prób do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, gdzie badania te przeprowadzane są niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, w cyklu 24-godzinnym. Ćwiczenie numer 2. Budowa maty dezynfekcyjnej z materiałów łatwo dostępnych, które znajdują się w każdym gospodarstwie rolnym lub są tanie i łatwe w zakupie. Jakie wymiary musi mieć mata dezynfekcyjna? Jej długość musi być nie mniejsza jak obwód największego koła przejeżdżającego daną drogą lub wjeżdżającego do gospodarstwa rolnego. Najczęściej jest to obwód przedniego koła kombajnu zbożowego. Szerokość maty dezynfekcyjnej musi być taka jak szerokość drogi, dywanika asfaltowego lub szerokość bramy łącznie z furtką w przypadku wjazdu na teren gospodarstwa rolnego. Budowę maty dezynfekcyjnej rozpoczynamy od rozłożenia kawałka folii, który będzie o około pół metra większy niż szerokość bramy wjazdowej lub szerokość dywanika asfaltowego. Następnie układamy po bokach albo kawałki drewna w kształcie okrąglaków, albo układamy zużyte węże strażackie wypełnione żwirem. Następnie, jeśli ułożymy je na bokach tej folii, układamy drugą warstwę folii na tych wężach lub tych elementach drewnianych i podwijamy wystające końce folii pod te elementy konstrukcyjne. Powstaje niecka, prostokąt w kształcie niecki, który następnie wypełniamy elementem absorpcyjnym. Materiał absorpcyjny najlepiej, jeśli stanowią środki najprostsze, w tym przypadku słoma ze zbóż lub trociny. Rozkładamy równo ten element absorpcyjny na powstałej niecce, następnie nasączamy go środkiem dezynfekcyjnym za pomocą spryskiwaczy plecakowych ręcznych lub spalinowych. W przypadku maty, która ma długo służyć, lepszy jest spryskiwacz spalinowy. Po pełnym nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, które przewiduje producent, możemy przeprowadzać dezynfekcję pojazdów przejeżdżających przez tę matę. Pojazd przejeżdżając dezynfekowane ma opony, zaś obsługujący matę funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej lub druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej dezynfekują za pomocą spryskiwaczy zamgławiających nadwozie, podwozie i elementy boczne karoserii
pojazdu, jeśli mówimy o pojeździe jako samochód osobowy, lub inne elementy, jeśli mówimy o ciągniku rolniczym, czy też przyczepie. Trzeba pamiętać, że niezwykle ważną rolę odgrywa prawidłowe i dokładne zdezynfekowanie podwozia pojazdu i nadkoli, na których może gromadzić się materiał z czynnikiem zakaźnym. W ćwiczeniu numer 2 pokazano również komercyjne, fabrycznie wyprodukowane maty, które rolnicy mogli obejrzeć, dokładnie zobaczyć, zapoznać się z ich cenami. W elemencie numer 3, nieodzownie połączony z ćwiczeniem numer 4, przećwiczono wjazd pojazdu z zakładu utylizacyjnego do gospodarstwa wraz z wejściem na teren gospodarstwa konwojenta pojazdu, który został poddany zabiegom zgodnie ze sztuką bioasekuracji, czyli mycie, dezynfekcja oraz włożenie odzieży i obuwia ochronnego. Pojazd utylizacyjny przyjeżdżający przed matę musiał się zatrzymać, gdyż ustawiony był znak stop. I podobnie jak w ćwiczeniu numer 2, gdzie przejeżdżał pojazd, właściciel tego pojazdu czy osoba kierująca została zatrzymana i wylegitymowana przez funkcjonariuszy policji. Spisano dane osobowe, numer PESEL, cel wjazdu, godzinę wjazdu. Ważne jest, aby uzyskać również numer telefonu kontaktowego. Po wylegitymowaniu kierowca pojazdu został wpuszczony do gospodarstwa, ale wcześniej przejechał przez matę dezynfekcyjną. Konwojent zaś został umyty, zdezynfekowany i włożył odzież i obuwie ochronne. W przypadku wjazdu do ogniska jest mycie i dezynfekcja wstępna przy wjeździe, ale najważniejszy jest mycie i dezynfekcja bardzo dokładne przy wyjeździe z ogniska choroby. Ogólnie ogniska choroby są oznaczone tablicami informacyjnymi. Jeśli gospodarstwo, gdzie wystąpi choroba, uznajemy za tak zwane ognisko choroby, czyli zagrodę zapowietrzoną, to wyznaczamy okręg o promieniu 3 km wokoło i to jest okręg zapowietrzony i okręg o promieniu 10 km wokoło to jest okręg zagrożony. Na okręgach tych, przy wjeździe do tych okręgów znajdują się posterunki, jest wzmożona kontrola im bliżej ogniska choroby. Pojazd utylizacyjny, który wjechał do gospodarstwa, pobrał materiał, czyli zwłoki zwierzęce do utylizacji wraz z należną dokumentacją i przy wyjeździe zarówno konwojent, jak i pojazd zostały poddane szczegółowemu myciu i dezynfekcji zarówno koła pojazdu, jak i mycie podwozia za pomocą specjalnych spryskiwaczy, w które zabezpieczyli matę dezynfekcyjną z funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Piotrkowa Trybunalskiego. Również umyto i zdezynfekowano boki pojazdu, a nawet górną część hermetycznie zamykanej skrzyni ładunkowej. Skrzynia ładunkowa pojazdu utylizacyjnego musi być zawsze szczelna. W tym przypadku właściciel zakładu utylizacyjnego oświadczył, że została przeprowadzona próba szczelności, dzięki czemu wlewane jest około 1000 litrów wody, wykonywany jest na części wewnętrznej skrzyni znak i po kilku godzinach sprawdzane jest, czy doszło do ubytków ilości tej wody. Jeśli nie doszło do ubytków, skrzynię uznajemy za szczelną. Zakład utylizacyjny Jasta Danielów udostępnił pojazd i pracowników bezpłatnie dla celów niniejszego szkolenia. Przeprowadzone manewry terenowe w zakresie ewentualnego zwalczania afrykańskiego pomoru świń zostały poddane analizie na części teoretycznej II Forum Rolniczego Powiatu Piotrkowskiego. Analizowano na sali gimnastycznej w obecności rolników i gości zaproszonych szczebla powiatowego, gminnego, wojewódzkiego, a nawet centralnego przeprowadzone szkolenia. Wszyscy hodowcy, rolnicy i zaproszeni goście z terenu powiatu piotrkowskiego mogli wysłuchać
wykładu głównego lekarza weterynarii w zakresie aktualnych problemów ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Wcześniej wykład o podstawach naukowych choroby, jej objawach u zwierząt przedstawił pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dr Dereń Konrad. Mam nadzieję, iż nigdy nie będziemy musieli wykorzystywać nabytych umiejętności w trakcie niniejszego szkolenia w realnym zwalczaniu faktycznie choroby, która mogłaby wystąpić na terenie naszego powiatu.